wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Tak jak wspominałem z nierazem, chcę już wyjechać z Finlandii, więc po prostu zobaczmy gdzie co, czy mamy jakąś przesyłeczkę, żeby do nas już, gdzie jesteśmy, jesteśmy w Oulu, ja? Możemy pojechać powiedzmy do Szwecji już. Szczerze, tutaj mamy do odkrycia miasta. Ciekawe, czy to właśnie zrobili połączenie. I chyba tak zrobimy sobie właśnie. Pojedziemy sobie do Szwecji. Estonia, to nie. Zydwald. 14 godzin. Prom. Chyba jaką tu mamy? A, Kasudwala nie mamy. No to już jest, już wiemy gdzie jedziemy raczej sobie. To było tu. Dobra, bierzemy. Jeśli nie pomyliłem. Z innego miasta nie wziąłem trasy? Aha, bo to jest na obrzeżu, dobra. Wszystko już wiadomo. Chyba mamy jeszcze 40 minut, trzeba jeszcze... 40 minut trzeba sobie... Dobra, dodać trzeba sobie jeszcze do całej trasy. Możemy się w kantorze centralnej policji. A nie, tam jest zdublowane są negacje. Kurwa. D. Kurde, jak wystartował z podświaty. O, jakieś ścinki mam. Jeszcze na tym odcineczku mamy te halloweenowe jeszcze ozdoby, ale już przy następnym razem już nie będzie. No to już przesadzasz, chłopie, jedź. Kurde, jakiś kłak. Nie, nic nie wyczuwam. Palcem nie czuję, ale tak po nosie mi coś jeździ. Też musi tu zjechać. Szczerze, żebym tu na żywca wjechał. Bardzo nie przepisował. Ta pizza wali droga jeszcze musi przed całym warsztatem być. Czy tym. Dobra, dawajcie. Dawajcie wywrotkę z tego co kolor to była. Tak? A możemy coś w niej zmienić? Mi się bardzo podoba. Dobra, gdzie macie moją naczepę? Ma być dodatek właśnie ładunki ponadgabarytowe. Coś podobnego do tego co jest, tylko że jeszcze mają być jakieś specjalne. Wtedy właśnie będą samochody jeszcze tak zwane piloci jeszcze będą, które będą jechać przed nami i za nami. To będzie, to będą jakieś ala misje czy coś. Jak będzie oczywiście, to wszystko będzie na moim kanale oczywiście. Więc jeżeli to już będzie dostępne oczywiście. Będą blokować drogi, żeby mi tam nie przeszkadzał. Jeszcze co to będzie? Nie będą niby ten znaki demontować, wszystko. No, nie wiem jak to będzie wyglądało, tylko byle tego co tam widziałem, oglądałem jakiś tam gameplay jeszcze producenta. Tyle właśnie co widziałem z tych takich. Więc jak mówię, jak będzie, to się pojawi oczywiście na kanale, czy się kupię dodatek. Czemu by nie? Chyba nie będzie kosztował majątku. W najbliższym czasie będzie pewnie Włochy będą dostępne do kupienia. Pewnie tu będzie trzeba wydać może 6 tych znowu. No to wszystko się okaże. Jak już będzie oczywiście. Na razie tu jedziemy sobie tutaj. Mamy 14 godzin, 5 minut, 662 km do celu. Wiadomo, jest z tego trochę prom. Nie wiem ile prom, 3 godziny może. Nie wiem, właśnie nie zwróciłem uwagi ile prom tam płynie. Więc dzisiejszy odcinek będzie trochę dłuższy niż zwykle, około 40 i coś minut. Dobra, tempomat za. O nie, ten pod górkę trochę słabo. Dobra, tempomat. I lecimy. Kurde. Próbuję przelecieć przez rondo. Kurde mnie ten, to by się udało ten piękny przejazd na szybkiego. Tak to lipa. Bym niestety w niego przyrżnął. Ładnie mówiąc dosyć. W ogóle mam nadzieję, że tam naprawili tą mapę wreszcie, bo tam była mapa. Którzy oglądają mnie od dawna, widzieli jedną trasę, to wiedzą, że tam jest, że tam był na początku uszkodzony przejazd, nie szło przejechać w ogóle. Mam nadzieję, że mają to już tu rzeczy naprawili. jest nowy ten dodatek do tego Car Mechanika wyszedł. To był darmowy tuning pack, więc można sobie wreszcie można podrasowywać samochody. Szkoda, że hamowni nie mamy, więc nie możemy porównać z tym, co było. Ależ tak jeszcze nie do końca bo tak strasznie mało rzeczy, żeby zmodyfikować samochody, co niektóre. Standardowe lampy. Przy niektórych modelach widzę zderzaki jeszcze. Ale to bardzo... tak zrobiony, żeby był zrobiony. O kurde. A myśmy jeszcze zapasu mieliśmy. Pytanie, czy z tego zakrętu się wyłoni, czy nie? Jakby coś to dawało. Ale szczerze, zobacz, przez całym zakazem, żeśmy zdążyli wyprzedzić ich wszystkich. Ładnie to poszło. Taka kolejkę mają. Oj, ba, na pełnym gazie przez rondo. Mam nadzieję, że ładunek się nie uszkodził. Nie, na szczęście nie. Nie powinien tak jechać, ale... nikt nie widział, więc... bynajmniej jeszcze najważniejsze, że nic się nie stało, więc... uznajmy, że to było... że to było pod wielką kontrolą. Kurde, strasznie nie możemy dobić tych 150 subskrypcji. Jeżeli macie znajomych, którzy lubią lub chociaż... mają chociaż kanał na YouTubie, to byście... podpowiedzcie, że chociaż zasubskrybują chociaż kanał, co? Chociaż już tyle już. Chciałbym wbić te 150 subskrypcji, chociaż żeby było. Wtedy może jakiegoś live'a zrobimy chociaż wtedy z tej okazji. Wiem, mały to jest może wyczyn. Ale zawsze coś. Więc jak mówię, jak macie znajomych, którzy mają chociaż kanał na YouTubie, podeślijcie link do mojego kanału, niech zasubskrybują chociaż, o. A tak to mamy 11 godzin 37 minut 509 km do celu. Ja, że mikrofon był wyłączony. Coca-Cola, 10 km. No dobra, to już nie będziemy szaleć. To było na wprost. tak prawda widzę, że mam oś opuszczoną. Czemu ja mam opuszczoną? Co żeśmy robili z tym razem? To jest szkoda zużywać opon. O nie, jechaliśmy tędy. To też dobrze. Nowa droga odkryta. Tylko mogli to ograniczenie do 90, chociaż nie do 80, też w ogóle było pięknie. Jakieś błędy, kurde, z tymi stacjami benzynowymi są. Ale piszemy to. Nie wiem, do kogo to wysłać. Dobra, jakaś... Kurczę... Mody mam z warsztatu ze Steama. Chyba że one się gryzą właśnie z promodowymi. Bo Promod też chyba właśnie swoje wypuścił stację, chyba. Będę się przeżyć, chcę zobaczyć. Godzin 23 minuty 433 km do celu. 11 minuta odcinka. Spać się wyśpimy na promie trochę. Tylko, że trzeba dojechać do promu. Podstawowe modele Volvo ma na pacy. Czy na lewecie bardziej chyba bym powiedział. Makro. Może tu jest. O nie, zielony jest. Zielony. Żebym się tu miał stać na czerwony, to bym się zdenerwował. No to pięknie, żeś mnie urządził, chłopie. Musiał skręcać. Dobrze jest. Ale stało strasznie, trochę długo żeśmy postali, straciliśmy czas, ale też czerwony, nie śpieszę się. Nie śpieszę się. Zadaj na ten pas, żeby ktoś zaraz sobie nie wymyślił, będzie skręcał znowu. Układ długo skrzyżowanie tylko na wprost prowadziło. Jak oszczędzać paliwa teraz? Co przez jadę na ludzie? Dobra. Za czym tu każe? No dobra, pojedę. No nie, jadę prosto. A nie, dobrze, mam tam jechać, bo tam nie ma drogi. Myślałem, że droga jest prosta, oni mi każą jechać przez jakieś zakamarki, ale nie, dokładnie tam dobrze prowadzi. A, to już jest terminal promowy, a to już w ogóle. Tutaj. Ja się okaże, ile będziemy płynąć sobie. Obstawiam 4 godziny, co? Jak myślicie? O, 5 godzin. No to jeszcze ładnie. To jest pięknie, no bo jedzie 5 godzin z trasy, to już z pani będziemy mieć znowu pięknie. Że tu już jest ciemniej. Mamy, o, widzicie, 4 godziny 37 minut, tylko 280 km do celu. Dawno powiem wam szczerze, że nie padało. Ja miałem chyba... A, jeszcze dawno miałem te zmienione ustawienia częstotliwości deszczu. To były... Mieliśmy problemy z płynnością gry. Ale przecięliśmy przez rondo. Już tutaj ta sztuka się już nie uda. I to pytanie jest za 100 punktów. Kto ma pierwszeństwo na takim rondzie? Bo szczerze, teoretycznie mnie by musiał przepuścić, co? No, tu już mamy, powiedzmy, te ograniczenia normalniejsze bardziej niż w Finlandii. Finlandia to już w ogóle to mają te ograniczenia. No, zaraz sobie wygadam 80 pewnie. A, tu 110 na razie. No i patrzcie, jest 110 nawet. Widzicie? Da się? Da się. Tu już są barierki jeszcze. Takie ciasne korytarze i 110 jest. 3 godzinki 8 minut, 193 km do celu. Wiem, że mało gadam, ale właśnie nie wiem, ale. Jak wam się podobał odcinek Tomb Raidera? Jest dużo ciekawy. Następny odcinek też będzie ciekawy, bo zaczynamy od samej akcji. Będziemy uciekać przed helikopterem. Widzieliście, pierwsza taka próba na końcu się nie udała. Ale to tylko była pierwsza próba, oczywiście. O, skocznia jest. O, skocznia to jest. Nie ta kamera. Ja, skocznia jest. Możesz. Dobra. My jesteśmy w ogóle to miasto? Skocznia jest. Ja w Szwecji ze skocznią. Aż kliknę sobie na mapę. Organs. Co? Orange. Kurde, nie wiem. Powiem szczerze, nie kojarzę tej nazwy. Chyba, że to jakoś inaczej się czyta. Nie wiem, czy to już jest nowa droga? Ciągle jeszcze przez nas odkryta. To dopiero wyjdzie przy pierwszym skrzyżowaniu dopiero. Gdzie siatki przeciw śniegu? Znaczy bardziej przeciw zawiewaniu dróg. Prześniego lub bardziej przeciw zwierzynie bardziej. Może warto było bardziej przeciwko zwierzynie. Czemu nie ma dalej? Chyba jakieś jezioro jest. No się takich półmrok nic nie widać, kurde. Dobrze nie widać, o. Kurde, taki ten. Most wiszący nawet mają. Mamy jeszcze godzinkę 43 minuty 106 km do celu. Troszkę się z... To jest. To jest. Nie mogę tego. To mogę. to jest. No. Tak, wjeżdżam z mostu, tu się udało przełączyć kamerę, nie wiem dlaczego nie chciała się przełączyć. O, to nie, to jest nowe wszystko. Się odkrywa. Przed nami jeszcze godzina 11 minut 70... O Jezu, gdzie ja jadę? 73 km do celu, przewidywany czas przyjazdu godzina 5:07. Ajajaj, jaka. Gorączy widno robi chociaż. Czyli widać, widzę, nie słowem przebudowali całą drogę, przebudowali. Dziwnie teraz się będzie jakoś inaczej, że mam rękę nie wstawała poza plan. A dobrze. Aha, muszę objechać miasto. Nie było, naprawdę przyjazdu nie było? No nie, chyba nie ma przyjazdu. No, tam bym mógł się kłócić, że nie ma dojazdu. Inaczej. Oj. Nie byłbym przeciwny, gdybyśmy nas uszkodzili ładunek. Taka fotorada była, że mi... No, tak samo te krzaki też jak dali za blisko tej drogi trochę. Oj. Kurde, ludzie do pracy idą chyba. No. Dobra, mamy ten. Nie chce mi się męczyć sam parkowaniem na wnękę, wolę stanąć sobie tak. Dobra. Doskonale. Jak doskonale, to bardzo się cieszy z tego wszystkiego. No, za chwilę prawie będzie 62 poziom. Właśnie tak jak mówię, tę grę szkoda, że... Co z tego, że te levele się wbija, ale nic się nie odkrywa już. No dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. No, to tyle. Pozdrawiam, Redox. Cześć.